12 tysięcy miejsc w nowych żłobkach w całej Polsce ma powstać jeszcze w tym roku w ramach rządowego programu Maluch+. Dziś dobry przykład dała Stalowa Wola. Otwarto tam miejski żłobek integracyjny. W uroczystości wzięła udział premier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezes Rady Ministrów mówiła, że dbałość o bezpieczeństwo i komfort życia polskich rodzin jest priorytetem kierowanego przez nią rządu. Integracyjny żłobek w Stalowej Woli powstał w rekordowym tempie 8 miesięcy. Bodźcem do jego budowy było rządowe dofinansowanie. Dla samorządu budowa takiej placówki była priorytetem, bo do jedynego dotąd żłobka w mieście ustawiały się długie kolejki rodziców. Cała inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy tutaj olbrzymie dofinansowanie z rządu, z Ministerstwa Rodziny, blisko 1,5 miliona złotych. Nowe pomieszczenia i zabawki dla maluchów to na pewno powód do radości, ale jeszcze większy dla rodziców. Dopiero teraz, oddając maluchy do żłobka, mogą bez przeszkód myśleć o pracy. To jest bardzo wygoda, bo musiałem albo zamieniać, albo urlop brać na zmianę z żoną, albo do dziadków i tak trzeba było troszkę kombinować. Mój synek ma 2,5 roczku i jest to duża wygoda. Przede wszystkim odciążenie dla dziadków, którzy nie zawsze mogą. Opiekę w żłobku znalazło 65 maluchów w wieku od pół roku do 3 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, ale w kolejce czekają następni chętni. Na liście rezerwowej znajduje się 37 dzieci i już rodzice pytają o kolejną rekrutację. Premier Beata Szydło, obecna na otwarciu żłobka, zapewniała, że wszechstronne wsparcie dla polskich rodzin jest priorytetem jej rządu. Dodała, że cieszy ją ogromna pomoc, jaka już trafiła do mieszkańców Podkarpacia w ramach programu Rodzina 500+, ale też ta z programu Maluch+. Program Maluch+ to jest blisko ponad 500 milionów złotych w tym roku, które przeznaczamy na wsparcie właśnie takich inwestycji, obiektów, żłobki. Rządowe plany wobec najmłodszych i ich rodziców są szeroko zakrojone w całej Polsce. Tak z kolei mówiła w Stalowej Woli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W roku 2017 powstanie takich nowych miejsc ponad 12 tysięcy, a dofinansowanie będzie łącznie dotyczyło i tych powstających, i tych, które już istnieją, ponad 53 tysiące miejsc. Ale tu liczą się nie tylko miejsca dla maluchów. Każda taka placówka daje też pracę dorosłym. Ja skończyłam studia polonistyczne i szukałam pracy jako nauczyciel języka polskiego. Niestety nie udało się, ale trafiłam tutaj i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zadowolenia nie kryją też rodzice, których dzieci trafiły do miejskiego żłobka integracyjnego w Stalowej Woli. Byłam w szoku. Menu po prostu jest bardzo zdrowe i tak fajnie dobrane. Pana zdziwiło właśnie w tym menu, że co tutaj jest? No nie ma cukru, sól to tylko himalajska. Pani dietetyk potwierdza, sól i cukier wypadły z menu. Nie ma w nim też wędlin sklepowych. Zamiast tego jest na przykład własne mięso marynowane i kasze, czyli powrót do zdrowego jedzenia. Pieczemy także chleb bezglutenowy dla dzieci alergików, ponieważ stosujemy w żłobku diety eliminacyjne. Mamy wielu alergików, dzieci, które muszą być odżywiane w odpowiedni sposób. Już wiadomo, że ze wsparciem finansowym rządu samorząd Stalowej Woli rozbuduje też pierwszy żłobek. Prezydent miasta liczy, że kolejne miejsca dla najmłodszych będą jednym ze sposobów na zatrzymanie w mieście młodych małżeństw.